chciałabym w kontekście nawet tego, co ojciec Remigiusz mówił, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o religie indyjskie, wschodnie, jak 13 lat tam pracowałam, potwierdzam, że pogańskie religie są demoniczne. Naprawdę one do Boga nie prowadzą. I nawet ich obrazy, jak się ogląda, to będzie albo kobra nad głową, albo kobra na szyi zawinięta, albo jest demoniczna, naprawdę demoniczna. Albo na przykład, jeżeli chodzi o buddyzm, w Indiach bardzo dużo jest ilustracji, jak Budda demona sobie oswoił, demon pozwolił, żeby zwinął się w kłębek i Budda usiadł. Demon miał 7 głów, no więc zasłonił głowę Buddy, żeby go słońce nie prażyło. No i oczywiście myślał, skąd cierpienie i oświeciło go. No ale demon u podstaw, więc my tego sobie nie zdajemy sprawy. A jeżeli chodzi o Buddę, to tak samo jest powiedziane, że Budda był synem księcia i potem objął tron, już miał żonę, synka, wyjechał na przejażdżkę. Zszokowany był, jak zobaczył cierpienie. Zszokowany był, jak zobaczył starego człowieka, chorego, pogrzeb. Zobaczył też ascetę, że sobie tak łagodnie idzie. Rzucił dom, żonę, dziecko, dołączył do ascety, chciał się tak się umartwiał, żeby to ciało szybciej zużyć, przejść dalej. Stracił przytomność. Jak go ocucili, doszedł do wniosku, że głupotę robił, tak się umartwiać. Powiedział, że się nie ruszy z tego miejsca, dopóki nie znajdzie wyjścia z cierpienia. No i myślał i oświeciło go. Będzie mniej cierpienia, jeżeli ludzie nie będą niczego pożądać. Będzie mniej cierpienia, jak ludzie nie będą jeden drugiemu zadawać cierpienia. I ustanowił takie 8 punktów właściwego postępowania, oderwania się od wszystkiego, wejścia w koncentrację, doprowadzić się do nirwany. No i tu mamy te wszystkie jogi, zeny, potem się porozwijały. Jak samemu się doprowadzić do stanu błogości, nie czekać na szczęście po śmierci, tylko teraz już. No i to są te metody różnych jogów, medytacji transcendentalnej i tak dalej. I proszę się na to nie nabierać. No to nieraz też ma ładne reklamy, ale prawda jest taka, że człowiek się zakręca wokół własnej energii, czyli szuka swojej energii, chce spotęgować swoją energię i w końcu sam poczuł się, że jest Bogiem. Mnie taki jogin tłumaczył, słuchaj, jak ci się otwierają czakramy, to takie masz wrażenie, jakbyś twoje ciało zamieniło się w eter. I ten eter rozprzestrzenia się po wszechświecie. Jesteś obecny wszędzie. Eter. Ale jemu się nic eter nie zamienia, bo on siedzi po turecku jak siedział, tylko ma wrażenie pod wpływem technik, zmiany oddychania, zmiany diety, zmiany ograniczenia snu i tak dalej, mantry, że on zatraca poczucie realnego istnienia, a nie rzeczywiście się zamienia w coś tam. To są tylko, on ma takie wrażenie, ale to jest jego iluzja. I dlatego tu jest to, co Bóg mówi, i to ojciec Remigiusz czytał, że wszystkie te właśnie wróżby i tak dalej, że Bóg chce, żebyśmy żyli w prawdzie, a nie ulegali iluzji. Bo jeżeli my będziemy się poddawać ćwiczeniom, owszem, możemy mieć bardzo fajne przeżycia, tak jak narkomanie. Po pierwszej dawce ma fajne, ale potem druga dawka, trzecia i się uzależnia i ginie jako uzależniony narkoman. Więc to jest droga do zniszczenia siebie, do autodestrukcji. Taki film o buddyzmie kiedyś pan Cejrowski w telewizji pokazał. Jakby państwo byli zainteresowani, ja sobie wzięłam na pendrive Cejrowskiego film, który wykazuje, jak bardzo buddyzm jest demoniczny. Nawet figury w tej świątyni buddyjskiej sfotografował, które wskazują, że to są właśnie demoniczne postacie. I Hari Krishna. Hari znaczy boski, Krishna znaczy ciemny, nikczemny, bo to był bardzo łobuzowaty typ. Rama znaczy dzielny, więc wyśpiewują boski czarny, boski dzielny, 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 boski czarny, 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 czarny. To są właściwie słowa, które ciągle recytują, ale Krishna, jak chodzi o historię Indii i literaturę, Krishna był księciem, no więc był czczony jako osoba boska, ale jest powiedziane, że świetnie kradł, jak był dzieckiem, magicznie kradł.
Jak podróż był piękny, pożądały go kobiety, magicznie uwodził. Grał w nocy melodię, żeby kobiety się budziły, a panowie sobie spali. No i kobiety budziły się, rwały do Kryszny, uwielbiały go, napisane mają w ich księdze. Kryszna uszczęśliwiał je bardziej niż ich mężowie. Wracały do domu szczęśliwe. Panowie nic nie wiedzieli, gdzie żona czy córka spędziła noc. No dalej jest powiedziane, że Kryszna postanowił zdobyć tron. No idzie na dwór. Nie chciał go dozorca puścić. Miał garderobę dworską, czyścił. Kryszna jednym ciosem pozbawił go głowy. Ograbił go i dostał się na dwór. I na dworze właśnie przedstawił się Kryszna i Rama, że są atletami. Bo wiara jest taka, że to była wcielona boska moc, witalna, Wisznu. Bóg życia podnosił rodzajów, przyjmuje różne ciała biologiczne. I więc się ucieszyli dworzanie, bo tam był bardzo niebezpieczny słoń, żeby go ujarzmili. Więc oni skręcili łeb, wyrwali kły tego słonia i tymi kłami zatłukli króla i Kryszna został królem. Napisane mają w ich księdze, że Kryszna był królem, miał 16 100 żon, miał 180 tysięcy synów. No i oczywiście dawał dużo swobody, ludzie się bawili, pili, a no to się i pobili nieraz, i zabili. W końcu Kryszna nie mógł dyscypliny utrzymać, rzucił dysk w powietrze, strzały się z tego dysku wyrywały, wbijały się w tych rozrabiaków, miasto zatopił, a poszedł w dżunglę i wpadł w medytację. A w pobliżu myśliwy gonił za jeleniem, zobaczył, że krzaczek się rusza, myślał, że tam jeleń uciekł, wymierzył w ten krzak, a tam siedział Kryszna, zabił go. No i skończyło się. No i nie zmarczystał. To mał Kryszna. U nas oczywiście w Polsce, jak się mówi o tych wschodnich religiach, to się mówi atrakcyjnie, żeby zwabić, po prostu, żeby sobie ludzi wciągnąć w nabocznicę z chrześcijaństwa. I ja chciałabym tutaj, jeżeli ojciec jest, który mam prezentację, chciałam pokazać, jak chodzi o tą drogę New Age, który w Polsce, w ogóle na świecie się reklamuje. Nowy system, nowy ład, nowy porządek, nowy... O co chodzi właśnie? Jak bardzo wschodnie religie są im potrzebne, ja mówię komu? Ludziom, którzy planują wszystkie narody zjednoczyć pod jedną władzą. Globalizacja. Globalizacja, to nawet za czasów komuny śpiewali: bój to będzie ostatni, gdy związek nasz bratni ogarnie wszystek lud. I globalizacja, i marksiści, i syjoniści, i masoni, i są okultyści, którzy właśnie tą globalizację przewidują jako przyszłość świata. I teraz na przyszłość świata religia chrześcijańska jest dla nich trudna. Dlaczego? Że religia objawiona przez Boga wykazuje, że wszyscy ludzie są stworzeni na podobieństwo Boga. Nie ma w Biblii ani jednego zdania, żeby można było powiedzieć, że jest gatunek ludzi inny, a tu gatunek inny. To, że Izraelici wybrani, tak jak ja mogę powiedzieć, że biskup jest wybrany, czy ksiądz wybrany, czy ja wybrana w zakonie, ale wybraństwo nie znaczy zmianę natury, zmianę gatunku. I ludzie są jednego gatunku według Bożego objawienia. A owszem, jeden jest zdrowy, drugi chory. Jest co innego cielesna kondycja, a co innego duchowa kondycja. Natomiast wschodnie religie, jeżeli mówią o duchowości, bo są takie, że nie mówią, jak buddyzm jest w większości ateistyczny, ale ci, co mówią o duchowości, to mówią o reinkarnacji, że dusza zmienia ciała. I właśnie reinkarnacja jest wygodna dzisiaj dla rasistów. Na podstawie wiary w reinkarnację można wmówić ludziom ciemnotę, że twoja dusza po raz pierwszy ma ciało ludzkie, bo poprzednie ciała miała zwierzęce. Była rybką, jaszczurką, ptakiem, ssakiem. Po raz pierwszy jest człowiekiem. Ale ponieważ po raz pierwszy człowiek, to jest jeszcze głupia, prawda, ciemnota. I tych ludzi się traktuje jako ludzi tak zwanych nieczystych. Promieniuje od nich energia nieczysta, padliny, z której dusza się wydobyła i wcieliła w niego. Wmówi się ciemnotę i tym ludziom nie daje się żadnych praw. I później następne wcielenie
to rzemieślnicy, kupcy, ale jeszcze nie ludzie, którzy mają prawo do władzy. A potem następne wcielenie dopiero będziesz tym, który może rządzić społeczeństwem, a potem następne wcielenie to będzie ten, który ma super czystą duszę i świadomość, i boskość, boską świadomość i dopiero ten człowiek, jak umiera, wierzy, że on dopiero idzie w kosmos. Tam różnie o tym kosmosie się mówi. W każdym razie podział ludzi na warstwy wcielenia duszy, różne wcielenia, jest dobry dla ludzi dzisiaj, dla rasizmów, ponieważ niemiecki rasizm dzisiaj nikogo nie przekona, że blond to wyższy gatunek, brunet to niższy gatunek. Tego biologia dzisiaj już nie potwierdzi. Nauka o człowieku współczesna. Bo to, że ktoś jest ciemnoskóry, nie znaczy, że duszę ma ciemną, tylko po prostu pigmentów więcej. I dlatego przerzucili się na wiarę w reinkarnację, że dusza inna. I proszę Państwa, ja byłam w Indiach jako osoba świecka. I mnie przekonywał Hindus, że dusze przecież na całym świecie mają prawo sobie wybierać ciała, gdzie chcą. I dusze się wcielają według swoich zdolności. Ktoś ma, dusza ma skłonność do krawiectwa, to się wciela w żonę krawca. A jak dusza ma skłonność do nauczania, to się wciela w duszę nauczycielki czy nauczyciela. Taki podział ludzi jest wygodny, bo to jest już dziedziczne. Bo jeżeli się rodzi dziecko w danej rodzinie, to znaczy, że takie miało ta dusza skłonności, dlatego tu się urodziła. Wobec tego, jeżeli miała skłonności krawieckie, to nie może zmieniać zawodu, bo się łamie jego naturę duszy. On ma duszę skłonności do krawiectwa. I właśnie dziedziczny system kastowy wygodny do kierowania społeczeństwem. Bo na razie tu się urodził, tu siedzisz. Tamten się urodził, tam siedzi. A nie, że wszyscy się pchają do władzy, do studiów, do nauki, równouprawnienie. Nie ma czegoś takiego jak równouprawnienie. Konstytucja indyjska daje równouprawnienie, ale obala wiarę w reinkarnację. Natomiast ci, co wierzą w reinkarnację, równouprawnienie nie uznają. I dlatego ja, jak mnie Hindus przekonywał, że dusza wciela się, jak ciało zwierząt kończy, kolejność ciał zwierzęcych, to się wciela tam w pariasów, a w Europie w Słowian. Także się poczułam od razu lepiej. Prawda, jako Słowianka. Tylko on nie wiedział, że jestem Słowianką. A potem dusza, jak Słowianie i pariasi umierają, a dobrze służą, sprzątają, brudy czyszczą, jak dobrze służą wyższym, to się ich dusza wciela w rzemieślników, kupców, artystów. Prawda, w Indiach są Wajsiowie, a w Europie Celtowie, Francja, Włochy, prawda? Proszę bardzo, jesteś Polakiem, musisz się dopiero urodzić jako Francuz. Dalej, dusza, jak dobrze podporządkowana władzy, no to po śmierci się rodzi tam jako kszatria albo w Europie jako German, bo Anglicy są u podstaw, mają tradycję germańską, a Niemcy, więc się będzie rodzić. A teraz ci, jak umierają, władcy, maharadżowie, tutaj Germanie, Anglicy, to dusza się wciela w braminów, super światłość, super mądrość, super inteligencja, albo w Izraelitów, według mojego rozmówcy. Oczywiście ja w to nie wierzę, ale wtedy Izraelici byliby super ludzie, według wiary w reinkarnację, a my wiary w reinkarnację nie uznajemy. Jezus nie potwierdził, ani żaden prorok. I dlatego ja dopiero zrozumiałam, dlaczego taki jest pęd do rozprzestrzenienia wschodnich religii na świecie, bo się łatwo globalistom, którzy planują opanować władzę na całym świecie, to jednak trzeba silnej władzy i silnego systemu. I tamten system segregacji według reinkarnacji jest wygodny. I dlatego tamtą religię się wybiera, nie dlatego, że jest lepsza, prawdziwsza i do Boga prowadzi, tylko po prostu wygodna do kierowania społeczeństwem. I to musimy wiedzieć, w jakim celu ta religia, a w jakim celu ta. Ta religia prowadzi do Boga i tu ojciec Remigiusz świetnie to udowodnił. A tamta religia prowadzi do świetnego zarządzania społeczeństwem świata, tu na ziemi. A co po śmierci, to ich nie obchodzi. Tylko żeby tutaj mógł być dyscyplina, porządek. I jeszcze jedna rzecz, którą
Może dam taki przykład, który ciągle, nawet jeżeli chodzi o YouTube czy inne, ja ten przykład powtarzam, bo to klasyczny przykład, choć nie jedyny. Jeżeli mój pacjent, który przyszedł, ja prowadziłam, państwo wiecie, prowadziłam ambulatorium, prawda, pierwsza pomoc, przyszedł z bólem brzucha, okazuje się, że głodował, w dżungli się najadł jakichś owoców, korę gryz z głodu. I ja tak patrzę, on na farmie pracuje, ja mówię, no na jedzenie nie zarobisz. No, słami mi nie płaci. Więc według konstytucji nie wolno eksploatować tych ludzi, bo nie ma podziału na kasty według konstytucji. Więc ja mówię do niego tak, słuchaj, stwierdziłam skręt jelit, dałam pomoc, poszłam z nim potem po pracy, żeby pan mu zapłacił. I proszę zobaczyć moją rozmowę. Ja przychodzę do Słamiego, który uprzejmy, owszem, wykształcony, kulturalny pan. Przywitał mnie bardzo uprzejmie. Chłopak został na podwórku, bo on ma bioprądy nieczyste. Oni mówią emanacje nieczyste, więc emanacje nieczyste mogłyby skalać jego mieszkanie Słamiego. Więc on został na podwórku. Jak ja przechodzę do rozmowy, że na podwórku jest chłopak, który pracował i kilka tygodni nie dostawał zapłaty, żeby mu zapłacił, a Słami mówi, że to jest jego sprawa, czy on płaci, czy nie płaci, a nie moja. No to ja się odwołuję do sumienia. No sobie myślę, przecież ten człowiek jakieś uczucia ma. Ja mówię do niego, dobrze, ale ten chłopak głoduje. On z głodu gryz korę. On miał skręt jelit. Mówię, jeszcze 2 dni dłużej on by umarł. A Słami się rozpromienił i mówi, no i cóż mi się stało? Miałby już nowe ciało. Po co ty go zatrzymałaś w tym podłym wcieleniu? Dobrze, więc ja znów nie wierzę we wcielenie, ale według niego, ja mówię, a może by się wcielił jeszcze gorzej, a teraz jest zdrowym chłopakiem. Ależ nie, Słami mówi, on by się na pewno wcielił wyżej, bo służył bezinteresownie, pokazuje na siebie. Służyć bezinteresownie wyższym kastom, wyższym, to jest szczyt cnoty. No i teraz mówimy, wszystkie religie jednakowo uczą, wszystkie do Boga prowadzą, takie głupoty Polacy potrafią powtarzać. Wszystkie od Boga pochodzą. Coś podobnego. No nie wiem, jak to wszystko prostować, jak ludziom ustawić prawdę. I cieszyłam się, że ojciec Ergimierz tyle tematów tu poruszył. I teraz, proszę państwa, ja idę, jak on mi mówi, że chłopak by się wcielił i ja mówię, że przecież w konstytucji macie zakaz eksploatowania tych ludzi, tak? Ależ ja się konstytucją nie kieruję, konstytucję ignoranci napisali. Ja się kieruję prawem odwiecznym, prawem zapisanym w Wedach. Prawo Manu, prawo Księga Prawa Wedyjska. A według Księgi Manu on ma prawo eksploatować pariasa tak, jak ja mogę złapać, prawda, zająca i zrobić, co chcę z nim. Więc ja w końcu nie miałam wtedy argumentu dla niego, ale idę z powrotem, bo nic nie wskurałam i mówię do tego chłopaka, słuchaj, to wy na farmie wszyscy bezpłatnie pracujecie? Chłopak mówi, nie, różnie, Słami jednym płaci, drugim nie płaci. Ja mówię, no to jak, to prawo Wedy niesprawiedliwe, jednakową pracę wykonujecie, a inną zapłatę. Chłopak mi mówi, nie, bo wiesz, bo Słami ma boską świadomość. My teraz wykonujemy jednakową pracę, ale Słami wie, jakie były nasze poprzednie żywoty. Więc jednym się należy, drugim się nie należy, bo Słami wszystko wie. I teraz chłopak nie ma poczucia krzywdy. Więc ja pytam, a ty wiesz co, jakie było twoje wcielenie poprzednie? No nie, ja jeszcze nie mam świadomości boskiej, ale Słami ma boską świadomość. I proszę zwrócić uwagę, nie ma poczucia krzywdy. Nie ma frustracji, nie ma rywalizacji o wyższe stanowiska. Świetna, świetna filozofia na te czasy, póki żyjemy tu na ziemi, dla ludzi, którzy są u władzy. A biada tym, którym się powie, że twoja dusza jest jeszcze na pierwszym dopiero wcieleniu ludzkim. A czekaj na następne wcielenie, jak chcesz się kształcić, a na razie służ. To chciałabym tu pokazać, jak chodzi o nowy jakby porządek, nowy ład w świecie. Bo problem autorytetu, komu wierzymy, bo są różni mistrzowie, guru i tacy inni. Proszę państwa, władze duchownych, wszystkie religie takie postacie mają. Duchownych. I w niektórych religiach traktuje się, że przywódca duchowy jest Bogiem.
guru Bogiem, na przykład Maharaja, traktowany jako Bóg. Sama byłam świadkiem oddawania hołdu boskiego Maharadży. I uwaga, u nas są ćwiczenia wschodnie, walki i tak dalej, i są ukłony mistrz jako Bóg, ale naszym ludziom się mówi, tak jak w szkole witamy nauczyciela, to powitajmy, ale tu jest boski ukłon. Jest, to jest różnica, traktować nauczyciela jako Boga, a traktować nauczyciela jako ktoś, kto mi wiedzę przekazuje. Następne. Więc tutaj takie przykłady przywódców religijnych niechrześcijańskich. Acharya, Cliff, Shah, Lama, Guru. I konkretnie tenże Lama w Polsce przedstawia się jako jego świątobliwość. To jest wielkie bluźnierstwo. Świątobliwość przysługiwał tytuł papieżowi. Dlaczego? Kościół jest święty, kierowany przez Ducha Świętego i prowadzi do świętości poprzez sakramenty święte. Dlatego głowa Kościoła katolickiego nosi tytuł Jego Świątobliwość. Ale ten, jak mówię o oświeceniu, to gdzie? W buddyzmie nie ma drogi do świętości. Tam się mówiło o oświeceniu, a nie o świętości. Więc on się powinien nazywać Jego Oświeconość, a nie Świątobliwość. Ale to jest takie podrabianie tytułu pod autorytet papieża i to jest oszustwo. Tak uczciwie powiedzmy. No więc takich różnych mamy tych... Proszę, to jest następny. Funkcja przywódców duchowych jest w pogańskich religiach dziedziczna. To jest oczywiście instytucja przez ludzi stworzona i przez ludzi prowadzona. Jeżeli weźmiemy o indyjskich guru, to każdy guru przechodzi jakby trzy okresy życia prywatnego. Więc chłopak z kasty braminów przechodzi okres uczenia się doktryny, to jest okres brahmacharya, kawalerski okres. Potem żeni się, to przechodzi w okres grihasty. Grihasta kieruje rodziną i ma jakiś zawód, obowiązki zawodowe. I napisane mają tak dalej. Jeżeli zobaczysz pierwszy siwy włos na twoim skroni, pierwszą zmarszczkę na twym czole i syna twojego syna, zostawisz urząd, syn twój zajmuje twój urząd, a ty wyłącz się ze wszelkiej działalności i wejdź, tu jest wejście w medytację, w koncentrację. I tu jest ten okres vanaprasty. Napisane mają tak, że zostawia taki człowiek swoją rodzinę, obowiązki i idzie, czasem szli na samotne miejsce, czasem dzisiaj tak brakuje może tych miejsc, w każdym razie on się wyizoluje i napisane mają tak, ma się skupić i to, co ci się wydaje, że musisz zostawić potomstwu, najważniejszą wiedzę, co ci się jawi jako najważniejsza prawda, wstań i nauczaj. I to jest okres sannyasina, wędrowny nauczyciel, guru. I taki nauczyciel, nasi na przykład turyści, jak widzą wędrującego z miseczką na bosaka, mówią, no, a nasi księża samochodem, a tamci proszę. Jaki... Ale taki sannyasin jest witany wszędzie jako osoba boska. I on ma wszystko, co by chciał, i jedzenie, i spanie, i bank ma, i potomstwo, i wnuki, i prawnuki. To nie jest do porównania, bo u nas tak czasem zestawia, porównuje, to jest nie do porównania. Dalej w hinduizmie politeistycznym, gdzie jest wielobóstwo, powszechna jest praktyka magii, przekonaniu, że guru ma moc kierować całym wszechświatem. I tutaj wam pokażę, jak oni wierzą, jak to guru właśnie kieruje nawet bogami. Proszę następny. Proszę bardzo, u góry jest cały świat bogów. I jest ołtarz i płomień, prawda? I guru siwobrody, a naprzeciw niego siedzi Bóg Indra, Bóg wojny. I tenże guru w ogień wlewa topione masło, jakieś ziarna rzuca, pali się i mówi, niech ta energia z ognia udzieli się Bogu Indry. I Indra ma wtedy moc i proszę bardzo, na dole jak Indra walczy i demony przegonił.
Taka to jest wiara właśnie typowo magiczna. Tak jest. Teraz dalej proszę zwrócić uwagę, tenże guru, tam jest wiara, że guru może duszę jakby uwolnić z ciała, jak śpi na przykład, i dusza wchodzi w kosmos i w realia nieba. I tutaj jest właśnie jak guru przychodzi do nieba, do swojego ucznia, boga Indry. Indra siedzi na tronie, guru go przychodzi odwiedzić, ale Indra patrzy na tancerkę. Nie zwróci uwagi, że jego mistrz przychodzi. Proszę zwrócić uwagę niżej obraz, jak guru obrażony, jak mnie tu nie witają, to więcej tu się nie pojawię. No i dopiero jak Bóg zobaczył, że guru obrażony, i mówi: ojej, nie zauważyłem, mój guru przyszedł, on go nie powitał. I oczywiście guru obrażony odszedł. Następne. I napisane jest, że właśnie tenże guru opuścił służbę bogom. Bóg szukał różnych mistrzów i znalazł takiego, który tego boga Indrę oszukał, że niby będzie energię kierował na bogów, a kierował trochę na demonów, trochę na bogów, że były remis. Indra goś zabił i teraz ojciec tego zabitego ma wizję, jak Indra zabił jego syna, i teraz wywołuje z ognia ducha demona. Proszę zobaczyć, leje ten ogień, potem się pojawia duch i teraz i wzywa: duchu, pomści mojego syna. I oczywiście demon idzie się mścić. Proszę zwrócić uwagę, jak bogowie strzały rzucają, a demon wszystko połyka, i na dole mamy, jak demon zapanował nad bogami. Taką ma moc Bóg. Dalej. No ale bogowie, Bóg w wiedzy powiedział, że jest taki guru, ale jego kości, jakby z nich zrobić maczugę, to taką maczugą można tego demona pokonać. Innej możliwości nie ma. No i oczywiście oni się zwrócili do tego ascety. On się zgodził, że dobrze, dla dobra bogów on życie poświęca. Opuścił ciało, dusza wyszła, a tutaj właśnie przygotowują maczugę z jego kości. I proszę zobaczyć, jak tu jest pokazane, jak Bóg zachwycony, ile mu energii z tej maczugi dochodzi. No i oczywiście zapanowali nad demonami bogowie. Dzięki tej energii z kości guru. Chodzi mi o to, jakie głupoty potrafią być, i to są slajdy. W 80 roku wracałam do Polski, to są aktualna wiara współczesnych ludzi wierzących, bo nie wszyscy Hindusi w to wierzą oczywiście. Proszę, teraz wpływ idei starożytnych religii i kultur na powstanie New Age. Ta duża ramka w starożytności działali gnostycy, templariusze, różokrzysowcy, masoneria, teozofia, antropozofia, ale wszyscy oni korzystali. Czary, magia, wróżby, spirytyz, alchemia, joga, astrologia, kabała. To wszystko było przez tych i w templariusze, i różokrzysowcy, i masoneria, i teozofia, i antropozofia. I teraz z tych właśnie antropozofii i teozofii, która pod koniec XIX i na początku XX wieku była założona, teozofia, potem antropozofia. I właśnie Rudolf Steiner jest takim twórcą antropozofii, i u nas w Polsce już steinerowskie szkoły się zakłada i ludzie nie wiedzą w ogóle, gdzie posyłają dzieci. Bo Steiner jest typowym okultystą, to jest mistrz okultyzmu. I on jest czcicielem Lucyfera, i to całkiem otwarcie mówi, że żeby mieć oświecenie, to się trzeba poddać pod anioła światłości. To jest Lucyfer, niosący światło. I oficjalnie głosi kult Lucyfera. Tylko Polakom się to jeszcze tak otwarcie nie mówi. I teraz mamy ten właśnie program New Age. I już New Age, oprócz tych starożytnych czarów, wróżby, tak korzystają, to jeszcze mają dzisiaj psychotronikę i nowe techniki spirytualne. Na przykład taśmy do autohipnozy. I teraz sprzedają takie taśmy i mówią: połóż się spać, włącz taśmę i od razu się rejestruje do twojego mózgu język obcy czy coś takiego. To jest w ogóle manipulacja już na mózgu daleko posunięta.
Teraz, z powyższego wynika, że duchowość New Age oparta na zabobonnych poglądach jest niezgodna z objawieniem Bożym. New Age to współczesny ruch światopoglądowy w kierunku stworzenia jednej uniwersalnej pseudoreligijnej ideologii, która by zastąpiła wszystkie tradycyjne religie w celu opracowania jednakowego ustawodawstwa dla wszystkich narodów i połączenia ich pod jedną władzą. I proszę Państwa, jeżeli myślimy o globalizacji całego świata, to musimy wziąć pod uwagę, że musi być jakieś prawo, jakiś kodeks, jakaś konstytucja. I teraz nie może być tak, że na przykład konstytucja polska nie pozwala na eutanazję, a w Holandii pozwala. Więc musi być jednakowa konstytucja, jednakowe prawo. I dlatego dążą do jednakowej ideologii, na której oparte by były normy postępowania, uzasadnienie takich norm, a nie innych. I teraz jeżeli weźmiemy na przykład aborcję. U nas oczywiście życie jest jedno jedyne i to małe ma duszę nieśmiertelną. Jeżeli mu przerwiemy życie, koniec na całe życie na tym poziomie duchowym zostaje. I dlatego jest absolutnie niedopuszczalna aborcja w tym systemie wiary naszym. Natomiast Indusi mówią, no owszem, aborcja to dusza się wcieli w nowe ciało. No to jeszcze się wcieli w nowe ciało, nie ma problemu. A człowiek umiera, cierpi, eutanazja. No dobrze, dusza wyjdzie, wcieli się w nowe ciało. Nie ma problemu. Właśnie to jest inna podstawa logiczna do ustanowienia prawodawstwa. I dlatego tamta religia wschodnia, która władzę traktuje jako Boga, nie uznaje osobowości Boga, który daje dekalog czy przykazania, tylko jest prawo stanowione. Bo jeżeli Maharadża jest Bogiem, to jakie prawo ustanowi, to jest boskie prawo. I dlatego to jest niesamowita ranga władzy oparta na wschodnich religiach. I ta jest przyczyna, że te religie się na wszelki sposób propaguje za cenę kłamstwa i oszustwa, wszystko jedno, byle by ludzi zwabić. I dlatego nie dajcie się uwieść, ja tam książkę zostawiłam napisaną. I ja w zasadzie, proszę Państwa, 20 lat w służbie zdrowia pracowałam. Tam w Indiach skończyłam socjologię eksternistycznie, co prawda, ale wiem, o co chodzi. Wstąpiłam do zgromadzenia dominikańskiego, które zakłada veritas, prawda. Prawda, człowiek zna prawdę, nie będzie błądził, tylko musi znać prawdę. No i w imię tej prawdy, gdzie mogę, to uczę i mówię, i tłumaczę, i przekonuję. Jeżeli są jeszcze pytania, może weźmy następne. Proszę Państwa, mamy naszą religię, która... Kościół katolicki nie pochodzi od ludzi, lecz powstał z woli Jezusa, Syna Bożego, wcielonego Bożego Słowa. Więc mamy Trójca Święta, z Trójcy Świętej rodzi się Syn Boży. Syn Boży powołuje apostołów. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. To nie jest ludzka instytucja. Apostołowie pod wodzą Piotra. I tu jest papież, biskupi, kapłani. Więc mamy religię boskiego pochodzenia i kapłanów czy przywódców powołanych przez Boga. To nie jest wymysł człowieka. I jeżeli są podstępni w Kościele, że podstępnie wchodzą w szeregi Kościoła, święty Maksymilian ostrzegał, że masoneria posyła swoich kandydatów do seminariów czy zakonów i mamy dowody na to. Nawet teraz tych wszystkich pedofilów czy innych, jak się sprawdza, to się okazuje, że byli współpracownikami UB. Także to nie jest tak całkiem jasna sprawa. W każdym razie my musimy być czujni na działanie Judaszy. No niestety Judasz też był powołany, faktycznie powołany, tylko człowiek ma wolność woli i zdradził. Wolał pieniążki niż Boga. No i przeliczył się, prawda? Jak skończył, wiemy. I dzisiaj tacy Judasze niestety są w hierarchii kościelnej czy zakonnej i tak dalej. No są. Ja tak mówię, jak na 12 był jeden i to w towarzystwie Jezusowym. Jezus powołał 12, między innymi Judasza też. Jeżeli jeden na 12, to teraz 10 będzie na 120, a 100 będzie na 1200, jeżeli ta proporcja się zachowa. I dlatego my nie możemy się łamać, tylko rzeczywiście
rozumieć, że są Judasze i, no i nie poradzimy na to. Dopiero po śmierci Pan Bóg ich osądzi. I musimy być wierni temu, co tradycja Kościoła uczy. I ja polecam nie zaczynać od Biblii, zaczynać od katechizmu. Bo niestety ludzie, którzy nie znają prawd wiary, czytają Biblię i źle rozumieją. Na zakończenie może powiem, jak mi chłopak z Politechniki Warszawskiej argumentował, że jest naprawdę reinkarnacja, że Jezus też przeszedł reinkarnację. Poprosili mnie do akademika, jego koledzy, że kolega twierdzi, że na podstawie Pisma Świętego może udowodnić, że Jezus przechodził wiele wcieleń. Ja sam się zgłupiał, nie? No dobrze, poszłam, zebrała się grupa w akademiku, chłopak otwiera Biblię i czyta. Proszę, Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym. Właśnie, bo oni wierzą, jak chodzi o reinkarnację, że wszystko, co żyje, oddycha, rośnie, ma duszę, siła życia, dusza. No więc tu miał to pierwsze duszę. Dalej otwiera Pismo Święte i mówi mi do mnie tak, czy Jan Chrzciciel był błądził, czy był nieomylny? Ja mówię, no nie, on był prorokiem. Był. No proszę, Jezus idzie nad Jordan i Jan Chrzciciel mówi, oto baranek Boży. No właśnie. Więc następne wcielenie to był baranem. Dalej otwiera mi Pismo Święte i czyta. Mówi tak do mnie. W Nazarecie miał Jezus owczarnię? No nie miał. A właśnie tu pisze, ja jestem dobrym pasterzem. Owce idą za mną. I to. No to był krzewem winnym, był baranem i potem pasterzem. Dalej otwiera Pismo Święte i dalej Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Właśnie to jest jego, było jego ostatnie ciało w Nazarecie, dlatego poszedł do nieba. A ja otwieram potem Biblię, jemu, tak wysłuchałam, co on mówi, otwieram, Jezus mówi, ja jestem drogą. To teraz gdzie ta dusza? Dalej otwieram Biblię, ja jestem bramą, mówi Jezus. Teraz gdzie ta dusza? Więc właśnie dopiero zaczęłam tłumaczyć symbolikę i tak dalej. Katechizm. A potem dopiero, jasne, bo Biblia potwierdza to, co katechizm uczy. No i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie patrzyłam na zegarek, ale może, jeżeli by było pytanie, bo ja tutaj pokazuję, może pan przeleci, bo tu wszystkie sakramenty, nawet papież się spowiada, wszystkie sakramenty są w imię Trójcy Świętej. To nie ksiądz ma taką moc, tak jak tamten guru twierdzi, że on ma moc. Nie ksiądz ma moc, Bóg w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, wszystkie sakramenty. Tu można przelecieć te sakramenty. Ostatnia wieczerza, bierzmowanie, chrzest. Proszę. No to już jeszcze sakrament chorych, małżeństwo. Dalej. O, tutaj jeszcze jest sakrament kapłaństwa. Wszystkie sakramenty ustanowią, że przez Jezusa Chrystusa nie zależą od mocy czy świętości kapłana, lecz udzielane są w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc działa w nich moc Boga w Najświętszej Trójcy, który jest źródłem i celem naszego życia. Każdy, kto ten cel osiągnie, żyć będzie w rozkoszy miłosnego zjednoczenia z Bogiem, dającym niewyobrażalne szczęście na wieki. Oj, to nas czeka. Albo osiągniemy, albo nie. No i tu jest niebo według malarza, a dalej mamy następny slajd. Święci, których ostatnio Jan Paweł II dużo do nieba wykierował. To jest nasza droga, nasz cel życia.